W RMF FM i na rmf24.pl szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, witam. Dzień A dobry. Nawet witam serdecznie. Kłaniam się. Nie trafił pan z tym Halickim? Nie, no oczywiście to nie chodziło o strzelanie, to chodziło o wyjaśnienie. No ale pan oskarża go o przekręty, o bilokację, on twierdzi, że nie przekręcał, nie bilokował i ma na to twarde dowody. Widział pan te dowody? Dobrze, rzeczywiście wczoraj mi przyniósł bilety, a więc pofatygował się do Sejmu, natomiast doszło do ja mu spotkania przedstawiłem... w cztery oczy. Na Błaszczak korytarzu, Halicki. Tak, na korytarzu wręczył mi bilety, natomiast ja przedstawiłem ministrowi Halickiemu tabelę, jakie otrzymałem od jego kolegi partyjnego Radosława Sikorskiego. No ale on twierdzi, że ta tabela jest nieprecyzyjna po prostu. No ale ta tabela to do mnie dotyczy... ma pretensje. O to, że tabela ministra, czy obecnie marszałka Sejmu jest nieprecyzyjna. Nie rozumiem, że nie ma pretensji, tylko mówi panu, jak było naprawdę. No jak to nie ma pretensji, skoro mnie straszy sądem, to nie ma pretensji. No skoro pan go oskarża o oszustwo, to on ale pana straszy bardzo, sądem. To jest ta tabela, okres wyjazdu, tak to zostało sformułowane. Okres wyjazdu, no i mamy 24-29 czerwca. Skoro marszałek Sikorski ma zamierza, już powołał komisję złożoną z urzędników w Kancelarii Sejmu, żeby przeprowadzić audyt i ci urzędnicy przygotowują mu takie materiały, to jaka będzie wartość tego audytu? Panie przewodniczący, no rozumiem, że jest tabela, no ale przyszedł do pana Halicki, tak? Normalnie, po ludzku, jak do kolegi, posła, przyjaciela, pokazał panu bilety i mówi, wróciłem, widzisz Mariusz, no wróciłem. Ja się dziwię, że tak histerycznie zareagował. Dlaczego tak histerycznie zareagował? No nie, bo oskarżenie o oszustwo, oszukiwanie i naciąganie podatnika na diety jest poważnym oskarżeniem. Panie redaktorze, to wynika, jeszcze raz to przypomnę z tabeli. Nie, sobie... nie przypomina, tylko tak. Niech pan powie, czy jak pan zobaczył te bilety, to nie pomyślał pan sobie... Kiedy zobaczyłem te bilety, zastanawiałem się, dlaczego tak histerycznie minister Halicki zareagował. Więc sobie popatrzyłem w tę tabelę dalej. No i na przykład, to stawiam pytanie, bo nie mam możliwości innej poprzez media ministrowi Halickiemu. Jak politycy stawiają pytania, to znaczy, że się boją następnych procesów? Więc jakie pytanie pan stawia? Wie pan, no, chodzi o to, że na przykład 21-24 czerwca 2013 roku, znowu Strasburg, Francja, poseł Andrzej Halicki. I zastanawiające, w tabeli dotyczącej kosztów przejazdu 5490 zł. Zwykle te przejazdy, na przykład ten, o którym rozmawialiśmy wczoraj, kosztowały 3000. Tu jest 5400, dieta 818, hotel 2060. A koleżanka partyjna pana posła Halickiego, Elżbieta Radziszewska, za dojazd w tym samym czasie i powrót zapłaciła 2681 zł. Czyli tutaj samolotem, czyli samochodem. Skąd mam nie, to wiedzieć? Po prostu kupił droższe bilety lotnicze, ale może nie ma w tym żadnej tajemnicy. Ale bilety lotnicze w 2012 roku posła Halickiego kosztowały 3000, a w 2013 5490. Podrożały te bilety? Ale nie, no wie pan, że jak się kupuje bilet na miesiąc wcześniej, to jest tańsze, jak się kupuje jeszcze... na dwa dni przed wyjazdem, nie wykluczam. Nie wiem, na ile pan często lata samolotem, ale tak jest w liniach lotniczych. Ale proszę zwrócić uwagę na dietę. Dieta pani Radziszewskiej wynosi 1799 zł, a dieta pana Halickiego 818 zł. Może ona była dłużej, on był krócej. A no to też da się logicznie ale skoro dłużej Radziszewska, krócej Halicki, więcej za przejazd... Więcej za przejazd zapłacił Halicki niż Radziszewska, to może Halicki dwukrotnie jechał i wracał, tak? No to czy to było gospodarne, takie dwukrotne wracanie? Ale nie, jeszcze nie, bo koszty hotelu identyczne. Koszty hotelu identyczne, Radziszewskiej i Halickiego. Nie przeprosi pan Halickiego. A czy ja uważam, że bo może lepiej Halicki... przeprosić i pozbyć się procesu i nie obciążać sądów kolejnymi procesami polityków. Halickiego powinien przeprosić Sikorski za to, że takie materiały przedstawił. A Błaszczak go nie przeprosi. Takie materiały przedstawił Sikorski. Jak ja mogę mieć zaufanie do marszałka Sikorskiego i do komisji, którą Sikorski powoływał? Ja proponowałem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, żeby komisja składała się z posłów, żeby posłowie dokonywali takiego krzyżowego badania, a więc Platforma Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość. A marszałek powiedział, Platforma. Że urzędnicy to wszystko przebadają, bo są bardziej władni i kompetentni. Ale nie, przepraszam bardzo. Urzędnicy, którzy marszałkowi podlegają. No więc, czy to jest wiarygodne? Panie przewodniczący, moim zdaniem nie. Czy po tej aferze z delegacjami Ewa Kopacz powinna podać się do dymisji? Jeżeli okaże się, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami w dużej skali, to marszałek Sejmu odpowiadał za to. Halicki mówi, ja ale nie byłem księgowym. Ale te nieprawidłowości głównie dotyczą polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może do dymisji powinni się podać ci, którzy kontrolują swoich kolegów partyjnych, którzy wprowadzili ich do Sejmu. Ale przepraszam bardzo, poseł Halicki był przewodniczącym. Jest ministrem i przewodniczącym. Łączy te funkcje, ma bardzo dużo tych funkcji. No, ale jest przewodniczącym polskiej delegacji. I tak, w przypadku
Londynu, wyjazdu do Londynu Adama Hoffmana, Halicki nie zareagował. W przypadku Madrytu zareagował. Dobrze, że zareagował w przypadku Madrytu. Dlaczego w przypadku Londynu nie zareagował? Przepuścił, tak, zgodził się, wszystko było okej. Okay. Tylko dlaczego nie jest w przypadku Londynu nie zareagowali, nie zareagował pan jako szef klubu? Ale panie redaktorze, no to no rozliczał się nie pan, że Hoffman wyjeżdża do Londynu, widzi go pan w Sejmie i pan nie reaguje. Ale ci ludzie nie rozliczali się przede mną, tylko przed Halickim. Ale to nie miał pan świadomości, że oni są w delegacji parlamentarnej? Się rozliczali, jeżeli chodzi o merytoryczne ich zachowanie, to czy są obecni, czy nie są obecni, a przed Ewą Kopacz, przed marszałkiem, przed jej urzędnikami rozliczali się. Przed Kaczyńskim się nie rozliczali politycznie? Rozliczali się, panie redaktorze, z pieniędzy, które pobrali. Tak, ja nie mam do dyspozycji Kancelarii Sejmu, nie mam setki urzędników, którzy analizują te rachunki, no, tylko ma je marszałek Panie Sejmu. Panie przewodniczący, ale nie odczuwa pan choćby jakiejś współodpowiedzialności za swoich podwładnych? Nie, nie odczuwam. Ja uważam... To, że byli przez lata pańskimi kolegami partyjnymi, że byli pańskimi podwładnymi w klubie parlamentarnym, to nie ma żadnego znaczenia zostali, w tej sprawie? Zostali wyrzuceni, zostali usunięci błyskawicznie. A mnie wkurza, myślę, że naszych słuchaczy też, że na czele polskiego Sejmu stoi marszałek, który nie rozliczył się z afery taśmowej, z taśm prawdy. Marszałek Sikorski zapłacił 1400 zł za kolację z winem, z jakimiś ośmiorniczkami, nie wiem, co on tam jadł i mówił, że rozmowa była prywatna, ale już polski podatnik zapłacił za tą biesiadę. Czy to jest w porządku? Może to wszystko czy wystawia... To jest w porządku? To może tylko ja, dziennikarz, mogę powiedzieć, że to całej klasie politycznej. Ale całe, wszystkie te historie rozumiem. Wystawiają fatalne świadectwo. Ja rozumiem, że, znaczy... jeżeli chodzi... Nie, jest nie oczywiście Sikorski, jeśli chodzi o wino, kolacje, tłumaczenia prywatne, publiczne, zachował się w sposób zasługujący na najwyższe potępienie, ale dziwię się trochę PiS-owi, że nie odczuwa żadnej odpowiedzialności za swoich ludzi, za swojego rzecznika prasowego. Szef Sikorskiego, Donald Tusk, z mównicy sejmowej zapowiadał, że będzie informacja, czyli taki audyt, informacja na temat taśm prawdy do końca września. A teraz co odpowiada Donald Tusk? Że to już Ewa Kopacz, ale Ewa Kopacz na najbliższym posiedzeniu sejmu wygłosi tę informację. Że to już pan wie. Ale Donalda Tuska to już nie dotyczy. No bo Donald Tusk już jest gdzie indziej. Donald Tusk już jest gdzie indziej. Czy nie ponosi odpowiedzialności za to, panie przewodniczący, co robił? A czy ta trójka jakoś panu się wytłumaczyła z tego? Oni złożyli jakieś tłumaczenia ustne, pisemne? W piątek tłumaczenia przedstawiali, no ale to, co usłyszeliśmy od marszałka Sejmu... No ale te tłumaczenia były jakie? No tak... Co przyszli i powiedzieli? Mariusz, no było tak i tak. Jak było? Te tłumaczenia zakończyły się decyzją 10 listopada. Czy były nieprzekonujące, ale to były tłumaczenia, że potrzebowali pieniędzy? Usunięci. Czy, że się zostali pomylili? Usunięci. Zostali usunięci i tyle. Proszę ich pytać bezpośrednio o to, dlaczego tak było, a nie inaczej. Słuchacze pytają, czy pan się zmartwił końcem partyjnej kolegi Adama Hoffmana? To już nie moja sprawa. To już nie moja sprawa. Czy nie zmartwił się To pan? Już nie jest moja sprawa. I jeszcze jedno pytanie. A czy pan Błaszczak, pan Stefan pyta, nie wiedział nic o stylu bycia i wyjazdach partyjnych kolegów? No wiedziałem tyle, ile pokazały media, także zachęcam, żeby media rzeczywiście się... Na media wszystko. Nie, pokazywały, ale przecież pokazywały. Bardzo dobrze, że pokazywały. Ja bym sobie życzył tego, żeby media pokazywały propagandy również zachowanie partyjnej. Innych. Kiedy w grę weszły pieniądze publiczne, decyzja była jednoznaczna, ostra, zdecydowana. Nowak wciąż jest w klubie parlamentarnym PO. Pani Śledzińska Katarasińska, wiceprzewodnicząca tego klubu, twierdzi, że nie będzie paliła na stosie Nowaka. Przypomnę, na taśmach prawdy Nowak mówił, żeby nie krosować jego przychodów z przychodami firmy jego żony, dlatego że ona jedzie na czym? Na stracie. Czyli wszystko wina Tuska i wina Platformy. Nie, wina polega na tym, że ci, którzy Polską rządzą, kpią sobie z opinii publicznej. Mariusz Błaszczak, dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.